Tak, gotowe? Mhm. Można tak robić? Szybko, mam 9% baterii. Dobra. Czyli tak. Wybierasz takie grubsze schaby. Jak masz tutaj krótszy, a to masz grubszy, to odcinasz na pół. To rzucasz i wybierasz grubszy. Jak masz więcej schaby, jak masz na styk, to masz na styk. Odcinasz to potem najgrubsze kawałki tego tłuszczu. Nie musisz całe błony tu ścinać stąd. Tylko te tak. Najgorzej jest tutaj. Mhm. To jest takie twarde, bardzo. Od tej strony, gdzie ta polędwiczka jest, zaczynasz pierwsze cięcie. Bardzo z tej strony i robisz tak. Dzielisz tak jakby na trzy części. Najpierw pniesz tak, a potem pniesz tak. Żeby on się tak rozłożył, nie? Czyli chodź tu z tej strony sobie. Czyli tak, nie do końca oczywiście. Dobra, czy widzisz, i tu masz tą polędwiczkę, nie? Mhm. I to jest dobrze, że ona tam jest, bo jakby była z tej strony tu, to by się rozwaliła rolada, bo ta polędwiczka mogłaby odpaść. I kroisz nie do końca. Tu trzeba patrzeć, żeby nie przekroić do końca. O, i tutaj już jest, że tam taki, takie grube. Na razie nie włączę. A idę do tego? Musisz tak opiąć, żeby tu była taka ścianka i jednocześnie tu nie można przeciąć, nie? Czyli sobie patrzysz, oglądasz po prostu, dokładnie, musisz być. I znowu to samo. Znowu na pół. Patrzysz tak, żeby przeciąć, nie? Żeby się lepiej rozwijało, może go tam trochę. No i gdzie ta polędwiczka teraz jest? Tu. Że jak odpadnie, to najwyżej odpadnie z brzegu, a nie na środku, nie? Że nie będzie dziury. No i to, trzeba rozbijać. Dziękuję bardzo.